Dzisiaj się spotykamy tutaj w związku z zapowiedzianą wcześniej na konferencji prasowej chęć złożenia różnych projektów ustaw czy uchwał do Rady Miasta. I dzisiaj akurat jesteśmy gotowi. Chcemy to pierwszy tak zwany projekt uchwały złożyć. Oczywiście na ten temat powiedzą komitet założycielski, bo ja tutaj chciałbym powiedzieć tylko dwa słowa na temat słuszności słuszności idei tej uchwały. Chodzi o rozpropagowanie raz i refundację zapłodnienia metodą in vitro przez miasto i przez Radę Miasta Biała Podlaska. Szanowni Państwo, to jest daleko idący projekt, który ma służyć naprawdę wiele tysięcy ludzi, którzy chcieliby mieć potomstwa i z takich, a nie innych powodów medycznych nie są w stanie tego dokonać. Metoda in vitro to jest jak najbardziej metoda oparta na zasadach nauki, oparta na przesłanek konstytucyjnych i efekt tej metody w okresie takim bardzo krótkim, w momencie kiedy ten program był ogłoszony przez poprzedni rząd koalicji, to znaczy rząd PO i PSL, prawda, to tam z tej metody in vitro urodziło ponad 22 tysiące dzieci, gdzie koszty były naprawdę niewspółmierne do liczby tych urodzeń. Tam z tego programu skorzystało prawie 20 tysięcy par i średnio na jedną parę wychodziło tak jakby 1,3 urodzeń, a więc bardzo ważne i bardzo warto. Z kolei pan minister Radziwiłł zlikwidował ten program, bo od 2016 roku do chwili obecnej i zamiast tego programu został wdrożony tak zwany program prokreacyjny. I z tego programu, gdzie wydano w ciągu tych 3 lat prawie 50 milionów złotych, z tego programu urodziło nie więcej jak 240 dzieci i byśmy statystycznie, jakbyśmy określili procentowo, to jest jakby 0,05% na jedną parę. Dlatego, kochani, to szanowni państwo, tutaj bardzo ważne i bardzo warto ten program wdrożyć. Są różne miasta w Polsce, gdzie ten program funkcjonuje i naprawdę społeczeństwo, niezależnie od jego tak zwane kolory i barw politycznych, korzysta z tego, chociaż miasto na przykład Częstochowa czy Kraków, czy tam miasto stołeczne Warszawy. A więc mam nadzieję, że Rada Miasta Białopodlaska i włodarze Miasta Białopodlaska będą do tego tematu podchodzić naprawdę bardzo entuzjastycznie i doprowadzą do tego, żeby się znalazły te środki w budżecie. Tym bardziej, że zawsze można podjąć próbę i tutaj ja jako lekarz jestem też gotów do współpracy z Urzędem Miasta, żeby wdrożyć odpowiednie metody i zrealizować zamierzonego celu. I chcę tutaj apelować też do wszystkich radnych miasta Białopodlaska. Przecież ciąża nie ma barw, a więc każdy może skorzystać z tego programu. Podczas mojej pracy zawodowej widziałem i znam wielu ludzi, gdzie są i z prawicy, i z lewicy, gdzie chcą, a nie mogą mieć te dzieci. A więc zachęcam i to oddaję głos koleżanki i koledzy z tego komitetu odpowiedzialnego za i zbieranie podpisów, i także za ideę. A więc to z mojej strony. Dziękuję bardzo. Ja tylko dopowiem tutaj do takich trochę spraw technicznych. W ogóle chciałem zacząć od podziękowań dla mieszkańców Białej Podlaskiej,
którzy bardzo, bardzo entuzjastycznie przyjęli nasz pomysł. Mieliśmy bardzo dużo telefonów z gratulacjami, z prośbą o dosłanie list, co to się wcześniej nie zdarzało nam. Ludzie po prostu brali od nas listy, sami zbierali podpisy. Zebraliśmy ponad 500, prawie 600 podpisów na dzień dzisiejszy. Wiem, że jeszcze ludzie chcieli zbierać, ale już chcieliśmy po prostu wyznaczyć sobie taki termin dzisiejszy, żeby złożyć tą uchwałę. Tak jak doktor powiedział, zapraszamy wszystkich radnych, wszystkich klubów do dyskusji na temat tego problemu, do głosowania za tą propozycją. Razem z uchwałą składamy też propozycję naszego programu, który też oczywiście może być przedmiotem dyskusji. Natomiast nie powinno podlegać dyskusji to, że ten program jest potrzebny. No, koszt takiego programu dla takiego miasta jest naprawdę bardzo niski. No, przy 5 parach rocznie to jest około 40-50 tysięcy w ogóle za cały rok, prawda? Także to przy takim budżecie, jakim dysponuje miasto Biała Podlaska, to jest kropla w morzu, więc radości rodziców z urodzeń dziecka się nie zastąpi, więc zaraz pójdziemy złożyć dokumenty, będziemy czekać na opinię prezydenta, natomiast też, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, Ameryki nie odkryliśmy i we wszystkich miastach takie programy są jak najbardziej zgodne z obowiązującym w Polsce prawem i będziemy czekać na zaproszenie na komisję, później na Radę Miasta i zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystkie kluby poprą nasz projekt. Generalnie zostali rodzice, którzy się starają o potomstwo, skrzywdzeni bardzo przez ministra Radziwiłła w 2016 roku i dlatego też postanowiłam przyłączyć się do tego komitetu i do zbierania podpisów. Uważam, że to jest bardzo potrzebne nie tylko u nas w Białej, ale w każdym dużym i niedużym i niewielkim mieście. Teraz też pani z gminy Biała Podlaska i pytała się, czy ten projekt będzie obejmował to miasto, z prośbą też o pomoc w zbieraniu i zorganizowaniu takiego programu, więc myślę, że to też będzie dla nas wyzwanie i prawdopodobnie złożymy taki projekt jako inicjatywa polska do urzędu gminy, pozbieramy podpisy, prawdopodobnie odzew będzie taki sam, podpisów pewnie więcej, bo gmina większa, także myślę, że też możecie się Państwo spodziewać takiego wniosku też do Urzędu Gminy. Mamy propozycję programu. Cała propozycja jest do ściągnięcia u nas na stronie facebookowej Inicjatywy Polskiej Biała Podlaska. Także już tak po szczegóły zapraszam już takie konkrety do projektu. Natomiast powtarzam, to jest tylko propozycja. To jest też nieodkrywcza, bo to jest jakby kopia programów, które istnieją w innych miastach. No to praktycznie podobne, różnią się naprawdę szczegółami, bo jest na przykład możliwość tego, żeby kobieta, która planuje chemioterapię, żeby z takich programów też jakby komórki jajowe zamrozić, żeby po udanej chemioterapii mogła rodzić dzieci. Także no, tych rozwiązań jest naprawdę sporo i wybraliśmy jedną linię, jeżeli Urząd Miasta będzie chciał coś dodać do tego, znaczy radni będą chcieli coś dodać do tego, jak najbardziej jesteśmy otwarci. Właśnie tutaj, żeby coś dodali. Właśnie tutaj chodzi o samą ideę. Dojście do tej idei, jakimi metodami, w sensie jakim kosztem, to jest nieistotne. To zostawiamy to otwarte na dyskusji oczywiście między uchwałodawcą, czyli tutaj ten projekt i Urząd Miasta i Rada Miasta. Na pewno myślę, że to obie strony będą korzystać z doświadczeń innych miast, a także też z tego byłego programu, który funkcjonował za czasów, jak był ministrem zdrowia pan minister Arłukowicz. A więc tutaj ta kwestia jest otwarta. Ile osób będzie chciało do tego programu, jakie są zasoby miasta, jakie to jest ich możliwości, to my nie stawiamy tak zwany deadline albo jakby ostra linia, tylko to jest kwestia rozpoczęcia i ewentualnie podjąć proces wykonania tego projektu. Mam nadzieję, że a my tutaj jako posłowie, jako poseł bowiem,
a chcemy, też będziemy walczyć o to, żeby ogólny krajowy program był, gdzie był fundowany ze środków państwa, z budżetu państwa, bo w jednych z rozmów z panem prezydentem, pan prezydent miasta Białopodlaska wyraził taki pogląd, że chciałby, żeby było oczywiście ze środków państwowych. Jak najbardziej, oczywiście, tylko jak nie ma, to trzeba zacząć i prowokować do tego, żeby pokazać, że jest o co walczyć i dla dobra naszych mieszkańców.